Cześć, witajcie, to jest kanał Cyber MMA, a dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę najnowszą odsłonę gier związanych z MMA, czyli UFC 4 od studia EA Sports. Pobawimy się trochę dzisiaj w trybie online, w zasadzie rozpoczniemy swoją przygodę. I co, spróbujemy powalczyć o jak najwyższe miejsce w rankingu. Zaczynamy świeżo, sezon trzeci, czuję się już trochę pewny, pograłem w poprzednią część, w trójkę. Miałem trochę już okazję pograć też i w czwórkę, już po tych pierwszych dwóch sezonach czuję się na tyle pewny, że mogę, myślę, walczyć o jakieś nawet wysokie miejsca. Jak widzimy teraz na pierwsze miejsce ma 2350 punktów. Walk nie ma jakoś bardzo zrzeszczonych, można go jeszcze nadgonić do końca. Miejsce 20 natomiast... No ma tych punktów mniej niż 2000. Bynajmniej w 20 dywizji chyba trzeba być koniecznie, żeby być w top 100, tak. Czyli o 20 dywizji. Cel jest główny, 20 dywizja. Zaczynamy świeżo. Pierwszy 5 walk kwalifikacyjnych, myślę, że właśnie je sobie stoczymy na start w tym filmie. Te 5 walk, zobaczymy jak mi pójdzie i gdzie nas uplasuje. Waga półciężka, to super, świetnie, świetny start, aczkolwiek jest u mnie już 13.53, czyli za 7 minut w zasadzie zresetują wagę. Waga zmienia się tam co godzinę. I będziemy musieli toczyć walkę w innej kategorii wagowej. Na szczęście jeszcze będziemy mogli sobie zawalczyć w półciężkiej, bo lubię tą kategorię. Wanderlei Silva kontra Dan Henderson. Oboje będziemy mieli bardzo mocne ciosy. Wanderlei Silva ma specyficzny cios, sposób w ogóle uderzania. Będzie uderzał takimi boczniakami. Ale my także mamy bardzo mocne ciosy. Spróbujemy tutaj zaskoczyć mojego przeciwnika. Sposób na tę walkę, no będziemy tak, jak powiedziałem, pójdziemy na wymianę. Spróbujemy go jakoś ustrzelić. Czwarta dywizja mojego przeciwnika. My to pomijamy. So here we go, round one of this highly anticipated tilt between the strong striker and the decorated grappler. Any chance that these guys mix it up, or you just expect them to stick to what got into the dance? I'm expecting a pretty straight forward approach. Ciężka, więc zawodnicy będą trochę wolniej się poruszać. Trzeba mądrze wymierzać ciosy. Każdy cios jest bardzo ważny. Walka może się skończyć bardzo szybko i to, co mi się podoba, to jest różnica między UFC 3 a 4. Łatwiej jest po prostu boksem przebić gardę i tym samym powalić naszego przeciwnika. Łatwiej jest wygrać walkę knockoutem. Nie ma tak dużo tych knockdownów. Widzę, mój przeciwnik tutaj cały czas próbuje nas obijać nam, okopywać nam tułów. Ale spokojnie. Wiele na razie na tym nie działa, my nie pozostajemy mu też dłużni. Poza tym dało się go już raz położyć na deski. Pięknie. Kopiemy na prawą stronę. Okopuje nam lewą część tułowia. My go kopiemy na wątrobę. Na pewno mocniej to odczuwa. Pięknie, tak jest. W momencie, kiedy on wyprowadzał to kopnięcie na tył, wiedziałem, że to zrobi i skróciłem dystans i teraz już w zasadzie go mam. Tak jest, udało się. Ground and pound, nowość. Duża różnica między trójką a czwórką. Ogółem nie jestem jeszcze przekonany w 100% do tego systemu ground and poundu. Zwłaszcza, że odebrano mi z arsenału łokcie, których bardzo lubię używać w trójce. No ale też kwestia przyzwyczajenia. No trzeba na razie sobie radzić z tym, co mamy. Może łokcie będą dodane w jakiejś aktualizacji, bo gra jest aktualizowana cały czas, z dnia na dzień. No udało się, pierwsze zwycięstwo. Uda nam się jeszcze załapać na jakieś walki może, albo chociaż jedną walkę w wadze półciężkiej. Myślę, że fajnie byłoby teraz zawalczyć może Jankiem Błachowiczem.
Janek ma w końcu pas, to już fajnie, wszystko jest odzwierciedlone. Podobno dostał jeszcze jakąś aktualizację z podanek, bo teraz wyszła aktualizacja 5.0, gdzie został dodany do gry m.in. Kamzat Chimaev, na co bardzo, bardzo liczyłem. Z czego jestem bardzo zadowolony. O, niestety nasz przeciwnik wyszedł. Mam nadzieję, że się zaraz połączymy. Kim będzie grał nasz przeciwnik? No ja chcę zagrać Jankiem. Glover Teixeira? Byłaby bardzo ciekawa walka. Aleksander Gustafsson. No to Janek bierze rewanż na Gustafssonie w tym momencie. Udało mu się zrewanżować Korejowi, udało mu się zrewanżować Manuwie. Teraz się zrewanżuje dla Gustafssona. To jest light heavyweight matchup between Aleksander Gustafsson and Jan Błachowicz. Taktyka na tę walkę, no będę skracał dystans ponownie, bo on jest wysoki. Będę starał się uważać na kopnięcia, a sam spróbuję wykorzystać swoje silne łapy. Tak jest. One of the offensive fighters is going to start to get frustrated here. Most, if not all, these shots are getting blocked. They're getting blocked because he's fighting one of the best defensive fighters in the UFC. Nice, stupid punch. Oh! Yes. Huge right hand! Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got a blow! Tak jest. No, nasz przeciwnik nie jest jakiś zbyt wymagający. Back to the feet! I łatwo wchodzą te ciosy. Just out of range with that right hook. Tak jest, ale kopnięcia Janka się znacznie poprawiły. Animacja nawet się zmieniła. O, Janek widzę, został bardzo poprawiony. Nie jest, jest już bardzo wysoki los fighterem. Aj! Tak jest. Zobaczymy, co teraz uda się pokonać naszego rywala. Tak jest. Nie zdążył jeszcze zawalczyć w półciężkiej, ale podobało mi się... Kopnięcie Janka wydaje mi się, że zmieniły trochę swoją animację na taką lepszą. I lepiej chodzi. Lepiej czuję Janka niż na samym początku, jak wyszła UFC 4. Ewidentnie został dobrze zupgradeowany. No, pierwsze dwie walki dosyć szybko poszły. Myślę, że... No, w dobrym czasie zmieszczę te 5 walk kwalifikujących. Zobaczymy, gdzie mnie umieści. Myślę, że do 8 dywizji mnie wrzuci. W najgorszym wypadku 7, a w najlepszym 9. Jeszcze piszę półciężka. Zobaczymy, czy mimo wszystko wskoczę czy na półciężko, czy już mi zmieni wagę. Mam nadzieję, że nie będzie to ani musza, ani kobieca, bo... Nie, jest, zmienił wagę, jest to waga kogucia. Aljamain Sterling też dostał upgrade na swoją fryzurę. Również Max Hallo i obydwoje wyglądają, moim zdaniem, teraz śmieszniej zdecydowanie niż lepiej. Ale przynajmniej są przynajmniej odzwierciedleniem tego, jak w obecnej sytuacji wygląda ich fryzura. Te upgrade'y są bardzo, bardzo fajne, że są cały czas, tak naprawdę bardzo szybko się pojawiają. Nowi zawodnicy cały czas przybywają. Cody Garbrandt, rozumiem. To ja zagram sobie Marlonem Moraesem. Cody ma bardzo dobry boks, będzie starał się umijać raczej chyba wymiany z nim i będę szedł na... starał się utrzymać teraz dystans w tej walce i szukał jakimś kopnięciem strzelić głowę, ewentualnie jakieś rozbicie gardy, prosty kop na głowę. 9. dywizja, to już będzie lepszy przeciwnik. Będzie trzeba się skupić w tym momencie. Marlon Moraes na szczęście ma bardzo dużą gamę ciosów i będę mógł to wykorzystać. O, od razu zostałem trafiony, to bardzo niedobrze.
see his hands look good. A lot of volume, a lot of accuracy tonight. He's doing a great job being accurate, but he's also very fast. Look at the hand speed. Right. He is cut above the eye here. Dobrze. Garbrandt gets tattooed with that hook. He's gonna have to change some things here. Muszę okopywać jego tułów i uważać te wymiany. Źle wszedłem w walkę. Ale spokojnie, to jeszcze nic się nie stało. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the jump. Garbrandt gets touched by that kick to the body. Tak jest. Mój przeciwnik wyrywa cwaniaczka, ale myślę, że jak na razie za to przypłaca. Look at him drive his chin into his opponent's body with that body kick. Chcę, żebym wchodził z nim w wymianę. Ale nie, spokojnie. Teraz robimy coś inteligentnego, bo widzę, że wymiana nie idzie sportowo po mojej myśli, więc spróbujemy go obalić. Czyli walka na naszą korzyść. Already trying to control posture here. Now trying to hip escape. He's just trying to move out of this position off the bottom. Tak jest. He's inside control now. He goes to the knee to the body and it's there. Tutaj go mam. Możemy pobijać mu trochę kolana. Przepraszam. Wątrobę kolanami. No to zaczynam zyskać przewagę. Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High-level grappling could really be entertaining. Oh man, this ground and pound is good. Probably my favorite striking realm in MMA, and he's as good as it gets. The problem is the opponent is not controlling his posture. He's allowing his opponent to get up, and when he does, he creates this space to land these beautiful combinations. Barter nie jest jego najlepszą stroną. I tu mam. Pretty good ground and pound by him here. He told us on Thursday he needed to be more effective in these situations. Certainly effective tonight. Many people have gone away from this style of fighting. This man has embraced it, and you are seeing why. He's one of the best that we've seen do it in a long time. Ten ground and pound wchodzi jak na razie. Spokojnie, bo może chcieć mnie poddać, a tutaj próby poddania są naprawdę czasami trudne do wyjścia. Nie jestem jakiś super, jeśli chodzi o poddania w tym UFC. W czwórce bardzo dobrze miałem opanowane poddania. Tutaj nie są moją najlepszą stroną, więc wolę tego unikać. Ale chyba wygrałem pierwszą rundę, przechyliłem ją na swoją korzyść. Round two is here. It is Cody Garbrandt. No i wchodzimy w drugą rundę. Robimy dalej to samo, ale jaki panu nie podam. So he's really starting to put together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes on. Whoa! Tak jest. And now he lands a combination. Okay, na spokojnie. My tu wygrywamy na razie tą walkę, my ją prowadzimy. Oh, straight right. Well, you can see a little bit of swelling in and around that left eye now. So 55 total strikes, as you see there, have landed for a magic Marlon Moraes. And above 50% too when it comes to the connection rate, landing with 51% accuracy. Możemy wchodzić w bezpośrednie też wymiany z nim, ale na spokojnie go tutaj trzymamy na dystans. Niech on sobie tu poświruje sobie czasami. Niech ma tam okazję. Oh, he lands another strike to the body, really starting to connect on a lot of shots to the midsection. Legatin, well, just like he drew it up with us on Thursday, catches the kick, counters beautifully with the takedown. He did a great job countering with that nice takedown. Great fight. A nie, dobrze, musimy teraz odejść, musimy odejść, bo jest niebezpiecznie. Big powerful punch lands. Now he gets back to range. Dobrze. Tak jest. Musiałem to zrobić, bo kondycja nam się zrównywała, on zaczynał dominować już w stójce. Jest. Teraz skupiamy się na jego głowie. Trzeba mu ją trochę obić, żeby mieć przewagę przy wymianach.
He throws them up, he throws them across the body. He just has a variety of elbow attacks. Mnie zaskoczył. Ale tu nie. All right, bottom fighter here, maybe looking to hip escape, DC. Moraes is looking to pass out of the half guard here and get that side control, but he is denied by the opposition. Spróbujemy jakoś przejść, powinien zaraz. No ale to był właśnie głupi ruch. A my go spróbujemy poddać teraz. And this could be trouble here, looks like it's pretty tight. He's trying to work his head out of harm's way. It might be over. Chyba ja widzę jego patent już. Get his head against the mat. Now watch as he goes to the finish. Watch his chest go to the mat. He goes flat, all weight to his opponent. And this might just be a matter of time. Spokojnie. Wow. Nie jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło, bo znowu jesteśmy w pozycji bocznej. Absolutely more offensive options because now you can just start to get away. You can just go to a wrestling stand. Tak, ewidentnie te obalenia dwa dają mi zwycięstwo w tej walce. No i co, spróbujemy go teraz wykończyć jakoś. Trafiłem go parę razy w tym, po tym bie. O, niedobrze. Niedobrze. Dałem się trafić, tu mnie prawie wykończył. Moment. Oj, niedobrze, oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Musimy to coś tutaj na niego wykombinować teraz. Well, defense doesn't necessarily win championships in MMA, but he's doing a nice job blocking these shots. He's not allowing his opponent to get any damage off on him by blocking all these attacks. So 89 total strikes him. Whoa! Tak jest. Wygrałem. Ha! O, to była bardzo dobra walka. Szacunek dla mojego rywala, zdecydowany. Nie było łatwo. Szacunek, 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 panie. Respect all the way. No, gdyby nie to, że go obalałem, to byłoby ciężko, naprawdę. Nie była łatwa to walka. Spodziewałem się tego, że... Może być ciężej teraz. 9. dywizja już, to już lepsi są zawodnicy. Cody Garbrandt też, kurde, bardzo trudny oponent. Na szczęście udało mi się tym Marlonem to wygrać. Marlon ma, widzę, bardzo słabą szczękę i wytrzymałość to jego nie jest najmocniejszą stroną. Ale bardzo duża wariacja ciosów i tak naprawdę to dużo. Dużo mu daje. Te ciosy naprawdę są szybkie i silne. Szczególnie kopnięcia. Trochę tam pajacerki też ze strony mojego przeciwnika, ale... Kim by tutaj zagrać? Może Sugar Sean O'Malley? To byłaby może nie najgłupsza decyzja. I chyba tak zrobimy. O proszę, Sugar Sean O'Malley jest to też poprawiony i... Teraz wygląda głupiej niż przedtem. Myślałem, że głupiej się nie da. Mhm. Aljamain Sterling. Nie rezygnuje z mojego wyboru. Niech będzie. Zapaśnik kontra kickboxer. Na pewno będzie próbował mnie obalać mój przeciwnik. Jestem tego przekonany, także... Taktyka, trzymać dystans, nie dać się obalać, nie dać się klinczować. 7. dywizja. No to zapraszam, zobaczymy. All right, so the fight is underway. We will see how it plays out. It's a pick'em fight, according to Las Vegas, and really hard to think of a weakness that we have seen on film from either guys in their UFC careers. I feel like both of these guys are the top of the food chain. They're the best of the best that we could put inside the octagon. They are so well-rounded. They have every skill, and that is going to be on display tonight in this key matchup. Nice strike. Oh! Tak jest. Weszły teraz te ciosy.
Tak jest. No to była bezsensowna próba teraz mojego przeciwnika, wejścia w nogi. Ale będę na to uważał, bo na pewno będzie tego próbował jeszcze. O, to było dobre. Jeszcze walczymy. Mało mu się mnie obalić. Ale to na niewiele mu się zda. Well, there are few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles. Spokojnie, muszę wrócić do stołu. On już jest bardzo, bardzo obity. Kilkukrotnie go znakdownowałem. Ale jest też niebezpieczny. Niebezpieczny jest w stójce, widzę tam. Prawie mi rozbił tą gardę tym kopnięciem. Na szczęście się wycofał. Choć może w sumie to by było dobre zagranie taktyczne, bo ja też tam zaraz zaatakowałem. Tak jest. Yeah, that right there is a high-level knockout, ladies and gentlemen. Crowd absolutely loving it. Just a perfect shot. Jest to czwarte zwycięstwo. I'm not even sure his opponent saw it coming, so he... Została nam jeszcze jedna walka, zanim się dowiemy, na którą dywizję nam przydzieli. Jedna walka wyszła poza pierwszą rundę. Nie udało mi się tam szybciej znokautować mojego przeciwnika, aczkolwiek wszystkie walki przez knockout, jak na razie. No to co, ostatnia walka. Zastanawiam się, kogo by to wybrać tak na zakończenie. I może Cody Garbrandt nie byłby tak naprawdę najgorszym wyborem na zakończenie. Czy raz już mieliśmy okazję go dzisiaj oglądać, także może kogoś innego bym tu wybrał. Jose Aldo. Marlon Moraes. To jest wybór mojego przeciwnika. Petr Jan. Na zakończenie niech to będzie mistrz Petr Jan. Pójdziemy po nogi dopiero, myślę, tak w drugiej rundzie, jeżeli do niej dojdzie. Chyba że będziemy naprawdę w opałach i przeciwnik będzie dobrze grał i nas zapierał. Choć powinien tak zrobić. Ósma dywizja. No myślę, że to nie będzie ta z tych łatwiejszych walk, także... Będę musiał się skupić. Walczymy o 5-0. Round one is upon us between two of the best fighters in this division. Hard to find anything resembling a glaring weakness on either side when you break down the film. There are no weaknesses for these guys. These guys are as well-rounded as they come. Na nogę będą kopane. Both can grapple, both can strike. They can do it all. And these are the matchups that we dream of as MMA fans. Okay. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by this gentleman. Look at him whip his hips into that kick. Gramy w jego grę. Gramy w jego grę na razie, na tej stójce, bo tutaj mnie zaskoczył, kiedy chciał iść po nogi. He's throwing every part of himself into these big legs. Może na te kopnięcie bardzo. Ooh, blocks the shot. Good punch land. Okay. Try to establish that jab. Over and over, he's landing big body kicks. Man, he's timing his shots nicely. It's like Tom Brady out there. He hasn't missed the target. I mean, you insist on bringing in Tom Brady. No, nie zaczynamy prowadzić tą walkę. Oh, he got that inside leg kick to the target there, DC. You don't want to eat too many of those. No, you can't. It starts to beat up the inside thigh. That is a technique you use to really slow down your opponent. So just over 20 total strikes unofficially have landed for Piotr Jan. Oh, and he caught the kick. Blocks the shot. Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish.
jest. Jest. DC didn't take him long to find his range here. Oj nie. Nie dobrze, dałem się tam chwycić. 90 seconds to go in round one. Look at him whip his hip into that kick. Not there. Dobrze. Muszę z tymi prostymi się trochę wstrzymywać, bo on tutaj zaczyna je blokować. Misses again with a right punch. Well, he continues to do a nice job here defensively protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the volume. His opponent sees the target. Round two, winding down. Dobra walka. No dwa razy mnie zamroczył mój przeciwnik. Bad news here. Good news, round is over. Bad news, the cut on his lip as nasty as we've ever seen in the UFC. Really, really bardzo bad. Dobra walka. Trudny przeciwnik. Round two. Po nogi będę musiał pójść, ale to muszę to ładnie wkleić w tą drugą rundę. Well, the jab has been looking great. How about jab? Oh! Huge right hand! He's in trouble. He's hurt bad. Oh, he might be out. Throws a big right hand, but doesn't find it home. So 67 total strikes have already landed for Marlon Moraes. And if you care about the efficiency, connecting with a 37% accuracy rate against Piotr Jan. That one appeared to stun him. He needs to start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. Oh, he might be out. He's giving him so many different things right now. Oh! Dude's hurt. Turn him up. Go get Goes him. Down again. Oh! Looked like it did stun him a little bit. This is a great fight. Oh, big left hook there. So a much different approach from him here in round two. Oh! What a fantastic strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Go finish his fight. Well, it's one thing to have length. It's another thing to... O Jezu, już nic nie mówię, bo muszę się tak skupić na tej walce. Jest niebywale trudno. Very tricky when he throws that body. Oh, good combination. Oh, swept the leg beautifully to get the takedown, DC. Mr. Miyagi would be very, very proud of that sweep. Great job getting into your position and finding that beautiful takedown. It's the elbow there. Oh, back to the well with that elbow. That one landed well. He's putting him in exactly the positions he needs to be in right now. He's able to relax here. And he understands, being a veteran of so many fights, that as long as he's on top, he's winning. He feels like he's winning here. Moraes getting absolutely worked from the top here on the wrong end of nearly all of these ground and pound strikes. No niestety, ale ta walka nie idzie po mojej myśli. Jest bardzo trudny przeciwnik. 4 razy mi zdoknął, no ja myślę, że ja tą walkę przegram, jeżeli go nie wykończę teraz. There was a weakness. He found the spot. He recognized an opportunity to go and chase down that head kick. He threw it. It landed.
Nie będzie łatwo. Oddam mu szacunek. And we are back for our third and final round. Straight punch lands. Well, he continues to land a high number of strikes here, just like he did in the previous round. This is a world-class display of striking here tonight. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish down. Oh, he might be out. Goes in and secures the takedown. Mm-hmm. Man, isn't it fun to watch this dude work on the mat? He's unbelievable how fluid he is in his motions on the mat. Well, we'll see if he postures up and can get some of his ground strikes going here. Jak nie przeleży, jeżeli nie przeleży, to ten szacunek niestety to narmo był. Ale nie udaje mi się go przerzucić. Ale się może tego zrobić teraz. This is exactly where he wants to be. Look for him to try to use ground and pound to open up submission opportunities. Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High level grappling can really be entertaining. Yes! Właśnie o to chodziło, tak jest! Udało się! Udało się to zrobić! Nie wierzę, ta walka była niezwykle ciężka. O Boże! Piękne zakończenie! Musiałem się tak skupić na tej walce, znaczy nic nie mogłem mówić. Wiedziałem, że to jest jedyna szansa, jaką tutaj mogę mieć, to jest chyba ten ground and pound i poszedłem do góry po te ciosy i się udało. No cóż. I tak oto kończy nam się piąta walka. Uplasowało nas, proszę Państwa, na w dywizji. Nawet nie zwróciłem uwagi tam u dołu. Na ósma dywizja. No piąta walka zdecydowanie najtrudniejsza. Zmusiła mnie do tego, żebym wysilił się w 100%. No cóż. Dzięki, że byliście ze mną. To niedługo wrzucę filmik z następnie, nie wiem, trzech, może pięciu walk. Zobaczymy. Dalej walczymy o dywizję 20, dywizja 8 jeszcze trochę przed nami, także dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną. Na razie.